Dzień dobry Państwu, Stanisław Kosakowski, serdecznie Państwa pozdrawiam 8 marca 2023 roku. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat takiej wulgarnej sprawy, która ma miejsce w Polsce, czyli ataku na świętego Jana Pawła II, którego kochałem, kocham i będę kochał, dopóki będę żył. Jest to największy Polak chyba w historii Polski. Jest atakowany jak zwykle przez lewactwo, przez lewackie media ubeckie czy jakieś inne, plus polityków różnych maści. Jest mi ogromnie przykro, czy przykro to każdemu przykro, każdej osobie szczerze wierzącej jest przykro, że ma to miejsce, ale nigdy nie przypuszczałem, że ojczyzna Jana Pawła II, że w tej ojczyźnie znajdą się takie świnie, takie bydło, które będzie jego atakowało. Jako osoba wierząca nigdy nie zagłosuję na żadne opcje albo na żadne media sponsorujące opcje, media, które obrażają w tej chwili Ojca Świętego, czy też polityków, którzy obrażają Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest to przepiękna postać. Kiedyś miałem nadzieję, że znajdę może jakąś taką panią z ładnym głosem, która by czytała jego przemówienia, jego encykliki, bo posiadam przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych i w Polsce zbierałem, prenumerowałem La Osservatore Romano za jego pontyfikatu Jana Pawła II i tam można znaleźć przepiękne przemówienia Jana Pawła II. W nim jest ogromna mądrość, która by się teraz Polakom przydała. Jednak Polacy nie chcą korzystać z mądrości największego Polaka w historii, a korzystają z lokalnych mądrości, takich szumowin dziennikarskich czy też politycznych. To na tyle. Pozdrawiam.